Szanowni Państwo, chcieliśmy pokazać dzisiaj, jak wykonać propolis. Nalewkę, można by rzec, z propolisu. Po prostu mamy tutaj nasz, oczywiście, z Gór Świętokrzyskich propolis. Jest tu tego 100 gram. Jak to robimy? Najpierw pokażemy, jak to robimy. Jest to dosyć proste. Później powiemy, na co działa. Także bierzemy te 100 gram. Bierzemy sobie słoik, to jest na przykład receptura, którą my wykonywaliśmy ze świętej pamięci Adolfem. Także po prostu weszło mi to dzisiaj na myśl, że tak się wyrażę. Czyli co robimy? Zasypujemy, wsypujemy to do słoika, ten propolis 100 gram. Co robimy później? Mamy tutaj, trzeba zalać to alkoholem, od 70% do 95%, albo spirytusem, albo go lekko rozcieńczamy. Ja robię to 70%, w zupełności wystarczy. Także odkręcamy alkohol, oczywiście alkohol mamy jeszcze pędzony, że tak powiem, robiony z Adolfem, czyli PKWN, znany i pokazywany w niejednym filmiku. Także co robimy? Zalewamy teraz tym alkoholem, zalewamy, to jest słoik półlitrowy, mieliśmy tutaj 100 gram, robimy dość mocny, zalewam, o, tak wystarczy, żeby nie było też zbyt pełno, ponieważ będziemy to w trakcie po prostu przygotowywania, jeszcze będziemy musieli to mieszać. Dobrze, potrzebuję pokrywkę, a, jest tutaj, mamy tutaj pokrywkę. I co robimy? Tak zalany propolis odstawiamy na około 2 tygodnie do po prostu w ciemne miejsce, czyli najlepiej do szafki w mieszkaniu. Także zakręcamy go i odstawiamy go do tej szafki. Później raz na 2-3 dni po prostu wyjmujemy z tej szafki. Trzeba zamieszać. O, w ten sposób można słoikiem zamieszać. On zacznie zmieniać. Im mocniejszy kolor będzie, tym lepsza po prostu nalewka. Także tak. Na co działa przede wszystkim? Działa bardzo dobrze na zapalenie górnych dróg oddechowych. Czyli jeżeli mamy problemy z zapaleniem gardła, krtani przede wszystkim, stosujemy ten preparat. Na co jeszcze działa? Zapalenie przewodu pokarmowego. Bardzo ładnie to leczy. Także co jeszcze możemy dodać? Wrzody. Wrzody żołądka, wrzody na dwunastnicy. Super leczy, bardzo szybko i skutecznie przede wszystkim. Co jeszcze? Do kobiet teraz się zwrócę. U kobiet. Jeżeli kobiety mają problemy z jakimkolwiek zapaleniem pochwy, ogólnie całe pochwy pęcherza, bardzo pięknie eliminuje bakterie, które powodują to zapalenie. Na co jeszcze z takich głównych spraw? Bo po prostu zastosowanie jego jest bardzo, bardzo wszechstronne. Działa jeszcze osłonowo na wątrobę. Także zapobiega obciążeniu przez toksyny wątroby, która no, niestety znajduje się w dzisiejszej żywności, jeżeli można to w ogóle nazwać żywnością, jest tego multum, różnych chemicznych związków. Ten właśnie, ta nalewka chroni przed dostaniem się do układu odpornościowego, do wątroby, tych toksyn z tej żywności. Także cóż jeszcze można byłoby powiedzieć z takich ciekawszych rzeczy? Candida. Jeżeli ktoś ma problemy z kandidą, z bakterią, która namnaża się w dwunastnicy, bardzo dobrze radzi sobie propolis z tym schorzeniem. Prostata u panów. Tak samo. Jak stosujemy? Stosujemy, ja na przykład stosuję łyżeczkę stołową na bardzo niedużą ilość wody. Kieliszek taki 50 w zupełności wystarczy. I rozcieńczamy później tą gotową nalewkę w tym kieliszku, bądź do mleka dodajemy. Nie musi to być woda, tylko mleko, nie ze sklepu, bo to nie jest mleko. Musimy to podkreślić. Tylko swojskie mleko, ewentualnie jeżeli będziemy to rozcieńczać w mleku. Tak, tylko po prostu jeszcze powiem Państwu, że najlepiej zastosować do tego już jakieś takie starsze kieliszki i łyżkę, bo propolis bardzo mocno brudzi. Jeżeli by się tam gdzieś zalało ubranie czy coś, to mogę tak po prostu powiedzieć, że możemy to wziąć, namoczyć szmatkę w spirytusie i spróbować przetrzeć tą plamę, która powstanie. Nie obiecuję, że na pewno ta plama do końca zniknie, ale to jest jedna z najskuteczniejszych
metod usuwania plam po właśnie tym propolisie. Co zawiera przede wszystkim? Jeszcze tego nie powiedziałem. Zawiera bardzo dużo różnych składników, minerałów, witamin z grupy B. Z czego się składa głównie? Składa się z żywic drzew. Jest to żywice drzew topoli, brzozy, z pączków po prostu pszczoła zbiera i z tego tworzy. Najczęściej to są najbardziej spotykane drzewa, to jest topola, brzoza, to co pszczoła najbardziej lubi, świerk przede wszystkim. Co jeszcze zawiera? Oczywiście wydzielinę pszczół. Pszczoły, jeszcze dodam, mają to po prostu jako wejściu do ula, jest taki dywan tak zwany. To jest tak, jak nazwa wskazuje, propolis, czyli pro przed i polis miasto, czyli takie przedmieście wejścia. I pszczoły tworzą to, tworzą ten dywan i one zarazem wchodząc do ula, przylatując, jak zbierają to, przechodzą przez cały etap dezynfekcji, żeby nie zarazić stada jakimś patogenem. Również uszczelniają cały ul, żeby nie dostały się tam drobne ustroje, które zagrażają ich zdrowiu, ponieważ to są bardzo delikatne stworzenia. Co mógłbym jeszcze dodać na temat tego propolisu? Może na tym zakończymy, aczkolwiek jeszcze chciałem poruszyć temat książki. Po prostu padają pytania na temat książki, jak ją dostać. Chcieliśmy Państwu powiedzieć, trzeba wejść na stronę Fundacji Słowiańskie Powroty. Będzie tam w tytule przelewu wpisać darowizna książka i podać swój adres. Konto, numer konta będzie zamieszczony pod tym filmikiem. Także dziękujemy i zachęcamy do dalszego oglądania i wspierania fundacji. Dobranoc.